Chciałem zacząć od przywitania Państwa. Przywitam bohatera audycji, Marka Jurka. I przeczytam jednak ten wstęp, bo on jest kluczowy dla całej dzieła. Na długiej osi historii między biegunami tyranii i chaosu wolność w cywilizacji zachodniej zajęła wyjątkowo ważne miejsce. W znacznym stopniu tą cywilizację utworzyła. Cywilizacja zachodnia, cywilizacja europejska, może najczęściej cywilizacja łacińska, dała Europie pozycję w historii zupełnie wyjątkową i nieporównywalną z historyczną przygodą jakiegokolwiek innego regionu świata. Europejska sztuka, kultura, prawo, gospodarka, nauka, a w konsekwencji polityka odcisnęły nieodwracalny ślad na obliczu całego świata. Jesteśmy dziś świadkami przyspieszonych przemian cywilizacyjnych. Korzeni tych przemian możemy szukać w odleglejszej przeszłości, ale bez wątpienia to nowa wizja historii, jaką zaproponowało oświecenie. Ta wizja wpływała najsilniej przez ostatnie 200 lat i nadal wpływa na bieg historii. Dawna wolność służebna ustąpiła miejsce nowemu pojęciu wolności. Wolności absolutyzowanej. Absolutyzowanej coraz bardziej. Polityczne, demokratyczne wymiary tej wolności w coraz większym stopniu uzależniają od moralnych zasad wyznawanych w poprzednich stuleciach. Ryzyko, jakie stąd wynika, dostrzegł 200 lat temu Alexis de Tocqueville, który zarzucił demokracji obalanie wszelkich autorytetów i kultu miernoty. 100 lat temu książę Eustachy Sanguszko mówił o nieustannym uświadomieniu ludowi jego rzekomych krzywd i rzekomych praw. A nieco później Ortega i Gasset zauważył, że demokracja zmienia społeczeństwo w masę, które jest jak rozkapryszone dziecko. Uważa, że wszystko mu się należy. I wreszcie ostrzeżenie Jana Pawła II. Demokracja bez wartości staje się totalitarna. Usunięcie Boga z centrum dzisiejszego świata i umieszczenie w jego miejscu człowieka można nazwać rewolucją kopernikańską. Kształt przyszłej cywilizacji zależeć będzie od tego, jakie będzie nasze rozumienie wolności, zależeć będzie od tego, co ratujemy z dotychczasowego dorobku i co przekażemy naszym kolejnym pokoleniom. Ja czytając tą książkę, tak się złożyło, że los sprawił, że niedawno pojechałem do Petersburga i zrobiłem wystawę o dwóch malarzach, którzy na początku lat 20. przedstawiali no, dosyć ciekawy modernizm, choć już wtedy służący komunizmowi, a potem jak przyszedł Stalin, szybko przepracowali się na socjalizm. Ten tekst zadał sobie trud portal Rosja Siewodnia przetłumaczyć i ogromnym smutkiem napełniła mnie większość reakcji rosyjskich czytelników. Otóż stawiali oni pytanie, jak można odrywać sztukę od swojego czasu. Ich teza stawiała tezę, że oto Rosja stawała przed nowymi wyzwaniami i potrzebowała nowej sztuki, ponieważ socjalizm miał przygotować kraj do wojny, choć to jest absurd, bo przecież ci, którzy chociaż z książek Suwałowa wiemy, że sami szykowali wojnę, ale nie z Niemcami, tylko na rzecz zajęcia całej Europy. No to jest oczywiste, że wtedy jednostki musiały się dostosować do linii państwa. Trafiła w moje ręce książeczka już później o tym, co się stało z tymi, którzy nie chcieli się podporządkować. Otóż bardzo szybko przestali po prostu malować. Aby dostać farby, trzeba było robić związki malarzy, oni zostali z niego usunięci, ponieważ nie oddali iluś prac. Te prace albo nie były przyjmowane, albo w ogóle zostali usunięci. Większość z tego rocznika wyginęła w wojnie, ponieważ byli kierowani jako najmniej wartościowi dla socjalistycznego państwa w roli prostych żołnierzy, fal ludzkich, które wypychano na niemieckie CKM. I wtedy sobie myślałem, no właśnie, tak jak to jeden z poetów Powstania Warszawskiego mówił, wolność, ten przesąd, co nas od wieków dzieli,
w stosunku do czerwonej zarazy. Znaczy, te rozumienie wolności, które my posiadamy, odróżnia nas i od Chin obecnych, których całkiem serio planuje się całkowitą kameryzację państwa i usunięcie tych stref wolności, jak i od tych, którzy wpadają na pomysł, aby na przykład urzędy rodzinne w Norwegii kontrolowały rodziny i miały prawo zabrać rodzicom dzieci, jeśli uważają, że są źle wychowywane. Ta wolność oczywiście w Polsce była wielokrotnie nadużywana. I my poznawaliśmy wolność jako bardzo często wykorzystywanie, no, najlepszym symbolem było liberum veto. Ale jednak bez tej wolności gdzieś ta granica się na mapie europejskiej można zobaczyć. Niektórzy twierdzą, że tam, gdzie ostatnie kościoły barokowe są, czyli na dalekim Podolu, czy na Mohylew, Witebsk. I gdzieś ten palimpsest wolności wraca na Ukrainie, nawet na tej Białorusi, która no, jednak już wie, że nie jest Rosją. Nawet jeżeli robi to w pokracznym często wydaniu Aleksandra Łukaszenki. Więc i teraz, czytając tą książkę, wspomniałem sobie jeszcze jedną rzecz, że pan Marcin bardziej pisze o tym, co go porusza w tym eksperymencie europejskim, a mniej pisze o tych siłach, które zawsze gdzieś towarzyszyły tej wolności, bo to była czy to gnoza, czy ten racjonalizm, ci wszyscy humaniści, którzy szli w kierunku odrzucenia Boga, w kierunku stworzenia idei rozumu, który ma nie mieć żadnych zahamowań. Jak pan tworzył tą książkę? To znaczy, jaki był zamysł? Bo powiedzieliśmy, że książka o wszystkim. Ale musiał być ten pierwsza ta kartka, na której pan napisał no, przynajmniej 5 albo 6, 7 takich bloków tematycznych. Jak wywołał? Rozumiem, że też jest to też doświadczenie Parlamentu Europejskiego. Powinniśmy być czasami wdzięczni naszym przeciwnikom, że tam się podaniają, czego musimy bronić. Czy tak się zamiast tej książki powstał w czasie jednego z nudnych przez przemówień rozmaitych eurokratów? Wicenerwie, bardzo dziękuję organizatorom za dzisiejsze spotkanie. Pierwszy w tej sprawie do mnie zadzwonił pan minister Tomasz Szyszko i potem już przygotowywaliśmy to. Bardzo dziękuję oczywiście i panu redaktorowi Piotrowi Semce i panu marszałkowi Markowi Jurkowi za ich obecność. Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim państwom, którzy zechcieli tutaj dzisiaj przyjść. Proszę pana, ja myślę, że przyczyny... Ja nie wiem, czy lepiej z głośnikiem, czy lepiej bez. Czy bez. Jedni mówią, że z głośnikiem, drudzy, że bez. Mamy demokrację i wolność. To może lepiej z głośnikiem. Proszę państwa, ja myślę tak, że wziąć się za tę książkę, to oczywiście przypuszczam, że to jest problem wszystkich autorów, że najpierw chcą sobie uporządkować we własnej głowie to, co im się gdzieś tam kotłuje i o czym myślą, ale właściwie, żeby wszystko mieć posegregowane, to najłatwiej siąść i napisać książkę. Oczywiście drugi powód napisania książki, drugi zupełnie egoistyczny, to jest chęć napisania książki, zobaczenia ich w rękach czytelników czy na wystawach księgarni. Dwa powody czysto egoistyczne. A powiedzmy, jeżeli wziąć bardziej takie idealistyczne powody, to rzeczywiście była kwestia dla mnie tego absolutnego fenomenu Europy. I przez Europę oczywiście tu pan redaktor zrobił, przeczytał ten wstęp, chodzi o Europę, rozumiem oczywiście Europę łacińską, czyli Europę tam, gdzie na wschód, bo to już też padło w pana wypowiedzi, sięgały wieże kościołów gotyckich, prawda? Ale w naszym wypadku trzeba... Ale też od razu dodajmy, że no,
Australię i Kambodżę Pol Pota coś różniło, nie bez powodu, prawda? Ale to już mówimy o XVIII, czy XIX, czy XX wieku. A tu, gdzie sięgały te wieże kościołów gotyckich, czyli Lwów i Wilno, a później trzeba to poszerzyć, pan o tym wspomniał, o wieże kościołów barokowych, czyli okopy Świętej Trójcy, czyli Połuc, Witebsk i tak dalej. I to, o czym pan też mówił, że dzisiaj tam, gdzie sięgały wieże kościołów barokowych, czyli gdzie sięgała cywilizacja łacińska. Ktoś może powiedzieć, tak, ona nie dotyczyła wszystkich tych ludów dawnej Rzeczpospolitej, ale to jest dzisiaj ta granica, gdzie się te ludy domagają wolności. One na wschód od tej granicy wież barokowych się żadnej wolności nie domagają. Bo jedność. Oni uważają, że wolność to jest coś szkodliwego. Uważa tak nie tylko ten, który siedzi na Kremlu. Lud uważa. Zrobiono teraz niedawno badania w Rosji, z których wynikało, że większość społeczeństwa uważa, że Kreml to jest jakieś liberalne miejsce, które w gruncie rzeczy chce zepsuć Rosję. Bo Rosja nie chce być liberalna i nie chce być wolna. Ale to znaczy, przez Rosję rozumiemy właśnie na wschód od tej granicy dawnej Rzeczpospolitej. I dzisiaj to, że właśnie te państwa są wolne, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, to jest właśnie ta granica. To nie ulega, to jest właśnie kwestia wolności. Ale jaki był ten fenomen Europy, tej wolności? Bo wszyscy chcą być wolni. Dobrze. Problem jest ten, że ideał jest, jeżeli wolność jest dobrze zharmonizowana z interesem wspólnoty. Bo jeżeli wolność nie jest zharmonizowana z interesem wspólnoty, to albo bierze górę warholstwo, albo bierze górę tyrania. I właśnie to się udało w Europie. To absolutne zharmonizowanie wolności, jednostki z interesem wspólnoty. Może, przepraszam, Państwo wszyscy sobie z tego zdają sprawę, ale apogeum tego właśnie był XI-XV wiek. Wspólnota wiejska, samorządna, z własnym sądownictwem sołtysa i ławy. Wspólnota miejska, z burmistrzem i radą. Silne gildie i cechy z wybieralną władzą. No i uniwersytet, ten wspaniały wynalazek średniowiecza. Tutaj dodam, że rozmawiałem z profesorem Kłoczowskim, kiedyś już nieżyjącym dzisiaj historykiem, o średniowieczu. Jak mówiłem mu, że planuję tę książkę, to on powiedział, niech pan broni średniowiecza. Więc bronię. Uniwersytet, najwspanialszy wynalazek średniowiecza, całkowicie autonomiczny, nie podlegający ani miejscowemu feudałowi, ani miejscowemu biskupowi. Jeżeli w 1968 roku papieżowi... Że Europa podlegała Sorbonie. Europa podlegała Sorbonie, tak. Nazywano Sorbonę kluczem do chrześcijaństwa, bo to był ten najwyższy autorytet. I jeżeli w 1968 roku, kiedy milicja goniła studentów, którzy chcieli się schronić na uniwersytecie, prawda, to rektor stanął w drzwiach uniwersytetu czy przy bramie i powiedział, dalej już nie. Tu już nie sięga wasza władza. Wiesz, ten rektor, czy on lubił się bronić, czy nie? Dziękuję za uzupełnienie. To on na czym to opierał? Na tym przywileju, który 700 lat wcześniej dostawały uniwersytety europejskie. Więc to była właśnie ta wolność Europy. Więc jeżeli pan redaktor mnie pyta, o czym chciałem pisać, chciałem rzeczywiście pisać o tej wolności, która stworzyła nie tylko tę cywilizację, która dała największą potęgę polityczną. Oczywiście można w nieskończoność rozprawiać tam o kolonializmie i tak dalej. Wiemy, że dzisiaj Europa przestała się lubić, jak powiedział papież Benedykt XVI. Ale chodzi o to, że dała przede wszystkim ten pewien wzór cywilizacyjny. Jeżeli dzisiaj gdzieś jakiś najgorszy tyran na drugim końcu świata mówi, że on jest wybrany w wolnych wyborach, które 100 razy sfałszował, to on musi udawać, że on został wybrany w wyborach demokratycznych, czyli że skorzystał z tego wynalazku europejskiego, prawda?
Proszę Państwa, ale ta Europa dała sztukę. No ja nie chcę teraz się za długo rozwodzić, ale powiedzmy sobie szczerze, no poza Europą prawie sztuki nie ma. Ja wiem, że zaraz ktoś zawoła, że w Indiach jest jakiś jeden wspaniały mauzoleum, a gdzieś jest jakiś piękny meczet. No dobrze, proszę Państwa, co tu porównywać z katedrami gotyckimi, romańskimi od XII wieku do Bauhausu i Gropiusa na początku XX wieku? Co tu porównywać literaturę, której poza Europą nie ma? Od razu każdy mówi, nie, są baśnie z tysiąca i jednej nocy. No dobrze, i co poza tym, prawda? A w Europie nie bylibyśmy w stanie przez ileś godzin wymieniać najwybitniejszych autorów od tamtego pół Miłosza. Proponuję to otworzyć jakąkolwiek encyklopedię pod hasło muzyka. I tam Państwo by mieli historię muzyki. I historia muzyki się kończy na wyliczeniu europejskich twórców, a potem jest jedno zdanie. Muzyka poza Europą to jest przedmiot zainteresowania etnografów. No czyli co? No brzdąkanie, fujarka i bębenki. No to jest wszystko, prawda? Muzyka jest tylko w Europie. Tylko w Europie. Tym bardziej, że w Europie wynaleziono sposób zapisywania muzyki, neumy w X wieku, które przekształciły się w noty. Proszę Państwa, krótko mówiąc, uważam, że wolność stworzyła najwspanialszą cywilizację z najwspanialszymi owocami państwowymi, z najwspanialszymi owocami kulturalnymi i nie wstydźmy się Europy. Chciałem teraz kolejny fragment przeczytać. To jest fragment, który otwiera część Polska. No, przykuł moją uwagę, bo ona przypomina nam rzeczy, które teoretycznie wiemy, ale jednak powinniśmy sobie co pewien czas przypominać. Polityka jest sprawowaniem władzy lub celowym wpływaniem na sprawowaną przez innych władzę. Katolicka definicja, często przywoływana przez Jana Pawła II, głosi: polityka to roztropna troska o dobro wspólne. To wskazanie, jakie cele powinny stać przed polityką. Polityka jednak nie przestaje być polityką, gdy nie jest roztropna lub nie dba o dobro wspólne. Trzeba pamiętać, że z punktu widzenia społecznego równie istotna jest polityka lokalna, państwowa lub międzynarodowa. Decydujący jest wpływ polityki na jakość życia członków społeczeństwa, a nie centra jej sprawowania. W tym sensie nie ma polityki prowincjonalnej. Jest tylko polityka stwarzająca odpowiednią jakość życia społecznego. Decyzje polityczne zapadające w Paryżu i Moskwie nie są lepsze lub gorsze, dlatego że zapadają w Paryżu czy Moskwie, niż te, które zapadają w Warszawie, Poznaniu czy Bukareszcie. One są lepsze lub gorsze tylko z punktu widzenia tego, czy przysłużą się bardziej czy mniej oczekiwaniu tych, których dotyczą. Nie ma więc polityki lepszej lub gorszej na wyższym lub niższym poziomie. Każda polityka lokalna jest lokalnie najważniejsza, a jej jakość może być równie dobra w Bukareszcie, Paryżu czy Warszawie. Polityka francuska, hiszpańska czy angielska miała takie same znaczenie dla Francji, Hiszpanii czy Anglii, jak polityka polska, pruska czy rosyjska dla Polski, Prus czy Rosji. A być może nawet istnienie silnej, a później potężnej Rzeczpospolitej, stanowiącej zaporę najpierw obok Węgier, następnie cesarskich Habsburgów wobec inwazji mongolskiej, tureckiej i rosyjskiej, chroniło również Europę Zachodnią przez azjatycką ofensywą. Miało dla Europy większe znaczenie niż zachodnioeuropejska polityka dla Europy Środkowej i Wschodniej. Niełatwo trzymać w ręku książkę, która ma prawie 1500 stron. I w tym kontekście pan Marcin pisze, wskazuje na cztery najważniejsze dace. To pod Legnicą 9 kwietnia 1241 roku. Rycerstwo polskie, a potem pod Mohaczem 11 kwietnia 1241 Rycerstwo węgierskie powstrzymało, mimo przegranej, impet najazdu mongolskiego. To pod Mohaczem 29 sierpnia 1526 poległ wnuk króla polskiego Ludwik II Jagielloński, broniąc Europy przed Turkami. To pod Lepanto 7 października 1571 flota hiszpańska rozgromiła flotę turecką. To pod Wiedniem wreszcie
wojska koalicji habsbursko-polskiej pod wodzą Jana Sobieskiego rozbiły wojska tureckie. I wreszcie dwie kolejne wygrane. Sierpień 1920 i 1989 rok Polska przyczyniła się do wycofania Rosji z granicy z połowy XVIII wieku. Dzieje te nie są zdeterminowane. Nie wierzymy w heglowskiego ducha dziejów. Nie wierzymy w fatum, ale nie wierzymy też w ślepy los. Wiara w misję dziejową narodów czy państw zrodziła najgorsze nieszczęścia XX wieku. Gdy spojrzymy jednak wstecz dziejów Europy, zobaczymy, że każdy z jej narodów, królestw, państw dał swój wkład, bez którego Europa nie byłaby Europą, z którą się utożsamiamy. Nie byłaby tym, co nazywamy naszą Europą. Bez Skandynawii nie byłoby Germanów, którzy Europę w wiekach od 5 do 10 roku na rzymskich fundamentach zbudowali. Europę pod Reykjaviku poprawiamy Monikadeksu. I słusznie Jordanes Gott nazwał Skandynawię Officinus Gentium, kuźnią narodów. Ale czy Europa byłaby z sobą bez Italii, z papieskim Rzymem, Marasem Giotta, Boską Komedią, bez katedr krzyżowców w Wersalu Ludwika XIV, bez Anglii, Szekspira, Imperium Królowej Wiktorii, używanego języka angielskiego? Zwracam się teraz do Marka Jureka. Czy bliska jest panu taka niełatwa, bo niekiedy nadużywana, ale teza o misji pewnych narodów w dziejach Europie? Ona czasami prowadziła do przekonania Niemców, że mogą urządzać światu Europie Europę, ale też bez niej nie byłoby portugalskiej odwagi wyruszenia karawelami w kierunku Azji, Afryki i właśnie Ameryki Południowej. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim przyłączam się do podziękowań pana Marcina, który podziękował wszystkim obecnym organizatorom. Ja się do tego przyłączam i przede wszystkim do pana Marcina, który zgodził się, żebym był tym, nie wiem, recenzentem, czy w każdym razie uczestnikiem prezentacji tej książki. Ja za chwilę Piotrowi odpowiem, ale najpierw uwaga o tym, co Piotr nam przeczytał, bo zanim narody mają misję, to muszą być. I tym, co pan Marcin w tym fragmencie napisał i w ogóle, jest takie kapitalne potwierdzenie kolejnej cechy naszej cywilizacji. To znaczy tego, że to jest cywilizacja polityczna. Tego również nigdzie na świecie nie ma. To, że istnieje polis, w którym uczestniczymy wszyscy, to jest fenomen naszej kultury. Nie dobro publiczne, bo na przykład w cywilizacji chińskiej, w konfucjanizmie, dobro publiczne odgrywa ogromną rolę, że podmiotem realizacji tego dobra jest nie społeczeństwo, tylko kasta urzędników, mandarynów. Dla nas polityka jest wartością. To jest dzisiaj bardzo trudne, bo ona jest opluwana, odrzucana, ale dla nas jest wartością. Inaczej jak no, dla naszych sąsiadów na północnym wschodzie, bo zawsze w tym kontekście lubię cytować chyba największego historyka rosyjskiego, na pewno w XIX wieku, a pewnie jednego z paru największych, Ramzina, który no pięknie powiedział, że Zachód owszem dał swoim narodom wolność polityczną, a Rosja dała swojemu narodowi czy swoim ludom wolność od polityki. I to jest właśnie ta zasadnicza różnica i zasadnicza cecha naszych narodów. No oczywiście, że naród istnieje, poczucie celu, sensu istnienia narodu, historycznego sensu, uniwersalnego, no to jest rzecz równie naturalna jak poszukiwanie przez człowieka znaczenia własnego życia. Im dłużej żyjemy, tym bardziej tego szukamy. Człowiek chce nadać sens swojemu życiu i tak samo naroda. Ale to jest, mówię, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa kwestia, dlatego że niektóre, szczególnie romantyzm, przyniósł coś takiego, że nagle naród, człowiek czy naród staje się celem samym w sobie. No jedna z rzeczy, która, oprócz tego, co pan Marcin Libicki napisał w tej książce, jedna z rzeczy, która mi się najbardziej podobała, to jest na wklejce zdjęciowej, jest taka partia poświęcona pogańskiemu duchowi kultury niemieckiej. Jest tam takie piękne mauzoleum Walhalla w Niemczech. Nawiasem mówiąc, a czasami człowiek się zastanawia, no
jak się czyta o tym, że hitlerowcy wyobrażali sobie, jak zbudują taką wielką świątynię pogańską ku czci poległych bohaterów, i to będzie taka nowa, jeszcze większa Walhalla, albo że na Kresach dalekich, tam gdzie zbudują ten swój mur Himmlera czy Hitlera, czy jakiś tam, żeby nie przyjmować do porównania szlachetnego imienia cesarza Hadriana, no bo to nie chodzi o tego, ale wiadomo, na czym oni się wzorowali, to tam postawią taki wielki kopiec poległych bohaterów, gdzie w tych wszystkich hitlerowców zakopią. No to jest coś zasadniczo różnego, taki autotelizm, wyobrażenie, że naród, że człowiek dąży do wielkości, naród dąży do wielkości i to, i że to ma być cel jego istnienia. U nas też się jest trochę tego po romantyzmie. Nie lubię tego kompleksu, dlaczego Muzeum Historii Polski, był pomysł, że Muzeum Historii Polski nazywało się Muzeum Wolności. No. Wolność jest właśnie podstawą naszego istnienia. Jest warunkiem realizowania naszych celów, a my mamy swoją historię jako Polska i mamy swój sens. Każdy naród poszukuje sensu swojego istnienia w dwóch planach. W planie historycznym wobec innych narodów. I tutaj wydaje się, że od księdza Skargi, od czasu księdza Skargi co najmniej, najlepiej się definiuje historyczne znaczenie Polski jako tego kraju, który jest, i to nie tylko w znaczeniu militarnym, antemurale christianitatis, ale w znaczeniu kulturowym, który po prostu reprezentuje cywilizację katolicką na jej kresach. Narody, który dał schronienie szwedzkim katolikom, który nawrócił dom panujący w Saksonii, który przede wszystkim nawrócił Litwę, Ukrainie dał cząstkę przynależności do Kościoła powszechnego i tak dalej. I z drugiej strony no sensem życia każdego narodu chrześcijańskiego jest to, że on po prostu przekazuje wiarę kolejnym pokoleniom, że przekazuje no, trwanie prawdy. No tak jak Piotr czytał w tym pierwszym fragmencie bardzo o tym długu czasu, okropnym, no to Demonal powiedział pięknie chyba, to chyba on, że nie chodzi o to, żeby iść z duchem czasu, tylko żeby iść z duchem wszystkich czasów. Z tym duchem, który prowadzi historię, który z Bogiem Wszechmogącym, który panuje nad historią. I sensem życia każdego narodu chrześcijańskiego jest to, że przekazuje prawdę kolejnym pokoleniom. To jest ogromna rzecz. No to jest ta wielkie zbiorowe sanktuarium żyjące w dziesiątkach kościołów domowych. No ale niestety nie tak dzisiaj często jest to rozumiane, nowych sensów szukamy. Najgorzej jak Europę dominuje coś takiego jak Chirac dał taki tytuł swojej książce Ambition pour la France, że ambicja dla Francji. No to jest taka próżność podniesiona do rangi kolektywnej służąca próżności. No nie po to żyjemy. Żyjemy po to, żeby bronić pewnych praw, żeby bronić sprawiedliwości, dawać ludziom sprawiedliwość, przekazywać prawdę. I po prostu naród to jest ta wielka przestrzeń ładu, która chroni dóbr, które w nim żyją i poszczególnych ludzi, którzy w nim żyją. Chroni dóbr moralnych i materialnych, które tam są. I to jest pierwsza misja. Na gruncie tej misji mogą powstawać inne, jak choćby to, że Polska jest tym wielkim bastionem cywilizacji katolickiej właśnie na jej kresach. I to co więcej, bastionem twórczym, który, jak mówię, Szwedom, Niemcom, Ukraińcom, Litwinom, Białorusinom dał przynależność do Kościoła powszechnego w naszych czasach. W ogóle reprezentuje to jeszcze inny sposób. Kolejny fragment, który wybrałem z książki, który opowiada o tym, jak zmieniła się Europa po roku 1989 i jak nagle po tym zakuśnięciu się upadkiem muru zaczęliśmy zobaczyć, że pojawiają się inne zagrożenia. Pan Marcin tutaj wskazuje przykład na zejście Europy na dalszy plan w polityce amerykańskiej,
która obejmowała ją w pierwszej i drugiej wojnie światowej, klęski, jak wreszcie w XXI wieku zaczęła się na nowo militaryzacja Rosji, która zwiększyła dziesięciokrotnie swoje wydatki wojskowe. Tu pan Marcin podaje wydatki na zbrojenia w wybranych krajach miliardach dolarów za 2015 rok. Polska 12,6 milionów, Niemcy 47,05, Wielka Brytania 59,73, Francja 60,75, Rosja, uwaga, 91,08 i Ameryka 595,47. I pisze. Słabość Europy wzięła się jednak nie tylko ze zmiany koniunktury politycznej. Wzięła się ze słabości duchowej, która skłoniła Marcina Króla, jednego z najwybitniejszych historyków idei, do nadania swojej książki wydanej w 2012 roku nazwy Europa w obliczu końca. Nie jest to czarnowictwo polityczne, ale pesymistyczna ocena ducha Europy. Król pisze. Mamy do czynienia z umiarkowanym kryzysem gospodarczym, poważnym kryzysem politycznym, dramatycznym kryzysem cywilizacyjnym, być może śmiertelnym kryzysem duchowym. Koniec cytatu. Nie ma zdarzeń bez stojących za nimi czy przed nimi idei. Nie ma idei bez rodowodu. Oświeceniowe wyrugowanie Boga, religii, Kościoła ze świadomości jednostek, a przede wszystkim zajmowanego miejsca w społeczeństwach, zaowocowało redukcją społeczeństwa do najprostszych i najbardziej psychofizjologicznych potrzeb. Doktryna utylitaryzmu, a więc de facto doktryna o wyłączności zaspokajania podstawowych potrzeb i przyjemności człowieka, jego celu, jego działania, a także jedynego celu aktywności społecznego, stała się odpowiedzią na zredukowanie widzenia świata i miejsca nim człowieka. Jego podstawowym celem było usunięcie Boga, usunięcie obowiązku, oczywiście nie tego obowiązku, którego zaniechanie przynosi szybkie i przykre skutki uniemożliwiające zaspokajanie potrzeb i przyjemności, na przykład obowiązku pracy zarobkowej, ale tego obowiązku, który nie daje doraźnej przyjemności, ale służy rozwojowi wspólnoty, a więc obowiązki wobec rodziny, wobec społeczności, wobec następnych pokoleń. Początkowo jeszcze działały hasła o miłości ojczyzny i ludzkości, a doktryna utylitaryzmu przyjemności płynęła wąskim strumieniem. Jak pisze Król w swoim dziele, przyjemność jako cel ludzkiego życia, zaczyna się cytat, utylitaryzm mógł pojawić się dopiero wtedy, kiedy moralne zasady wynikające z religii. Najbardziej znanymi propagatorami utylitaryzmu byli Jeremy Bentham, James Mill i młodszy, a najbardziej wpływowy Herbert Spencer. Ten ostatni nadał doktrynie utylitaryzmu zaspokojenia przyjemności i połączył ją z doktryną ewolucji, nadając jej pozory naukowości. Chciałem pana zapytać o to, jeżeli sobie wyobrazimy Wielką Brytanię, to był to kraj, w którym formalnie Kościół odgrywał bardzo dużą rolę, społeczeństwo zbierało pieniądze na misje, wysyłało misjonarzy do tak odległych miejsc jak Samoa, jak Wyspy Marszala, Australia, Afryka i tak dalej. A jednocześnie wśród elit, które codziennie chodziły, czy co niedzielę chodziły do kościoła, tworzyły kościoły w stylu gotyckim, nie istniała świadomość, że ten diapazon myśli Jeremy Benthama, Jamesa Milla i Roberta Spencera tworzy sytuację, w której za tą piękną fasadą, które przecież powstawały też wówczas katedry, tak samo jak w średnim wieczu. Czasami kończono katedry, których nie skończono, zaniechano w czasie reformacji. Jak to było możliwe, że w tym społeczeństwie nie było ludzi, którzy by powiedzieli, że to, co się dzieje na naszych uniwersytetach, to oznacza wyrugowanie myśli chrześcijańskiej, jako żywej myśli w ciągu set lat. Krótko mówiąc, dlaczego ktoś wtedy już nie przewidział, że w perspektywie
czasów często przepiękne świątynie anglikańskie czy protestanckie będą zamiane w bary, czy też, jak to teraz jest moda, na takie ściany skałkowe. Oglądałem 3 dni temu w Glasgow taki kościół zamieniony na takie miejsce, na które młodzi ludzie się tam wspinają. Dlaczego tej refleksji zabrakło? Nawet, już nie mówię u katolików, ale bo oni byli mniejszością w Wielkiej Brytanii, ale u ludzi, którzy naprawdę wydawało się głęboko przeżywali reformację. Panie redaktorze, proszę Państwa, tytuł Najpiękniejsza opowieść zawdzięczam mojemu synowi Piotrowi Libickiemu. Nie temu, drugiemu synowi. I on powiedział 2 rzeczy, jak rzucił okiem na treść, tekst niewydrukowany. Tytuł, który wymyślił ojciec, jest głupawy i niezachęcający. Nie przytoczę go. Przecież to jest najpiękniejsza opowieść. Proszę Państwa, pesymizmu w tej książce jest bardzo mało. Pan Piotr tu mnie pyta o te... Nie, ja szukam... No te pesymistyczne... Nie dał się sprowokować. To jest najpiękniejsza opowieść. A uczciwość wymagała, żeby powiedzieć też i o ciemnych stronach naszej cywilizacji, naszej kultury, kultury nie, i naszej przyszłości. Więc ja nie będę stwarzał obrazu katastrofy. Wyszła teraz taka książka, bardzo trafna, Europa, roztrzaskane lustro, czy coś takiego. I ta książka jest, czyta się bardzo interesująco, same prawdziwe fakty. Ale jak człowiek ją skończy, to myśli, no, katastrofa. Nie czytajmy już więcej, bo to za smutne. Nie, proszę Państwa, Europa będzie tkwiła, jeżeli będzie trwała, jeżeli w nią uwierzymy. I to jest cel tej książki. Uwierzyć w Europę, a nie poddać się pesymizmowi. Panie Piotrze, wszystko, co Pan przeczytał, jest prawdziwe. Tylko ja nie chcę zniekształcić... To nie to, co czytałem, co trzeba, tak? Nie, tylko ja nie chcę zniekształcić proporcji. Bo rzeczywiście nie przewidziano tego po usunięciu rzeczywiście Boga, prawda? Nie przewidziano tego, że potem wszystko się potoczy tak, jak pan w pierwszym cytacie przeczytał, jak przewidywał to książę Eustachy Sam Gruszko, jak Ortega y Gasset i jak ostrzegał papież. Proszę Państwa, tu dotykamy tego granicy Europy. Otóż, oczywiście wiadomo, księżniczka Europa, córka króla fenickiego Agenora, porwana przez zakochanego w niej Zeusa, który ją uniósł na Kretę, tam urodziła mu syna Minosa, ale od Minosa już zaczyna się historia, już nie mitologia, tylko historia. On był założycielem Krety, jej prawodawcą, fundatorem i tak dalej. Po Krecie, wspaniałej kulturze, przyszła kultura Grecji, Rzym i nasza kultura. To już jest bezpośrednie nasze dziedzictwo. Więc to była wschodnia część Morza Śródziemnego. Ale później, pan wspomniał, granice Europy, prawda, Mur Hadriana, Ren, Dunaj. Potem przyszła... Przełęcz Cieśnina Gibraltaru, oddzielający Europę od świata arabskiego. Otóż to. I potem oczywiście Węgry Madziarów, Polska Słowian i tak dalej. Tak przy okazji tylko powiem, że właściwie Polska jest w gruncie rzeczy jedynym krajem słowiańskim, który trwale był w stanie stworzyć państwowość niezależną. Inne kraje słowiańskie, ale mówię o cywilizacji łacińskiej, bo nie mówię o prawo, nie stworzyły trwałej państwowości, oczywiście dzisiaj one istnieją, prawda? Czechy tak przy okazji w ogóle pierwszy raz w historii stały się niepodległe w 1918 roku. To była część Królestwa Niemiec, prawda? Więc, proszę Państwa, dzisiaj te granice Europy sięgają, pan też to są Ameryki, Australii, Nowej Zelandii, tak dalej. To jest Europa, prawda? Ja nie wiem, czy jak spytać Australijczyka, czy on należy do cywilizacji europejskiej, pewnie powie, że w Eurowizji Australia uczestniczy. No tak, no co? O, już proszę. Więc w roku 2013 była w Ameryce, w Waszyngtonie, milionowa demonstracja latynoskich imigrantów. Jakie oni stawiali żądania, ta imigracja, ta demonstracja? Między innymi zażądali
prawa śpiewania hymnu amerykańskiego po hiszpańsku, bo oni nie znają angielskiego. Oni chcieli być Amerykanami. Oni kochali Amerykę. Może ktoś powie na wyrost, ale oni chcieli. Mniej więcej w tym samym czasie był mecz we Francji. Zdaje się, to było na Stade de France, czy to... Okazało się, że jak zaśpiewano Marsyliankę, to cały stadion wypełniony obywatelami francuskimi wygwizdał Marsyliankę, bo oni trzymali z Algierczykami, którzy przegrali. Ci Francuzi, imigranci, wygwizdali Marsyliankę i prezydent musiał wyjść ze swojej loży honorowej, bo nie mógł stać na baczność w czasie śpiewania Marsylianki, jak cały stadion gwizdże. Proszę Państwa, czy Europa jest we Francji? Można mieć wątpliwości. Czy Europa jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie imigranci żądają śpiewania hymnu amerykańskiego po latynosku? Tak, Europa jest w Stanach Zjednoczonych. Czy tam się rozwala kościoły? Nie, nie rozwala się kościoły. Tam się buduje nowe kościoły. Stany Zjednoczone są w oczywisty sposób, zresztą tu pisze wielokrotnie o tym, że Europa wraz ze swoją córką Ameryką, prawda? Proszę Państwa, gdzie będą granice Europy? W przyszłości? Nie wiem. Ale że będą w Ameryce, tego jestem pewien. Teraz kolejny już ostatni fragment, choć jeszcze jeden był, ale nie chcę przedłużać, który odnosi się do Pana dziejów. Bóg jest Panem dziejów. Pytanie o istnienie Boga jest oczywiście bezprzedmiotowe dla chrześcijan. A jeśli nawet czują się zmuszeni czasem odpowiadać na pytanie o jego istnienie, używają stosownych argumentów i robią to z motywacji apologetycznych ze względu na obowiązek odpowiadania na pytanie niewierzących czy obojętnych, czy wątpiących. Krótkiej odpowiedzi na to pytanie zrodzoną sobie inteligencją i dowcipem udzielił nie kto inny jak Leszek Kołakowski. Nie będę, mówił on tak, nie będę odpowiadał na pytanie, czy wierzę w Boga, bo myślę sobie, że Bóg, że Pan Bóg już to wie. Nie wszyscy jednak znają odpowiedź Kołakowskiego, więc bardzo wielu na to pytanie nadal szuka odpowiedzi. Przede wszystkim wielu dziś, w czasach pooświeceniowych. Są więc przynajmniej trzy powody, by uwierzyć w Boga. Podziw, zachwyt i trwoga. Pierwszy powód to podziw dla świata, dla mechanizmu tak niewiarygodnie skomplikowanego od atomu po galaktyki, które, aby mechanizm funkcjonował jako całość, z tak niewiarygodną precyzją jednocześnie się i odpychają, i przyciągają, powiązane z przynależnościami w czasie i przestrzeni z zależnościami tak niezwykłymi, że zmusiły badaczy do wprowadzenia pojęcia dawniej nieznanego, pojęcia czasoprzestrzeni. Wiemy, bo mówią nam o tym fizycy, że masa elektronu jest 2000 razy mniejsza od masy protonu, ale czy to ułatwia nam sobie wyobrażenie, jak wygląda atom, bez którego nie byłoby ani nas, ani świata? Odległości milionów lat świetlnych przy szybkości światła 300 tysięcy km na sekundę. Czy to jest w ogóle wyobrażalne? Próba uświadomienia sobie tego musi prowadzić albo do wiary, albo do szaleństwa. Dawniej próbowano wiele tłumaczyć przypadkiem. Dziś każde nowe odkrycie upewnia nas, że to, co nazywaliśmy przypadkiem, było tylko wynikiem działania prawa, którego dotąd nie znaliśmy. Pole działania przypadków jest więc coraz bardziej zawężone. Skoro zatem każdy naukowiec odkrywa nowe prawa, wypełniają przestrzeń podległą badaniu, trzeba zapytać, no dobrze, ale gdzie jest pracodawca? Przepraszam, prawodawca. Fenomen praw bez autora interesuje tylko plagiatorów, którzy praw nie uznają, ale nie może interesować badacza, który prawo właśnie odkrył. Noblista Sir John Eccles porównywał teorie wykluczające udział Boga w tworzeniu świata do przypadku, który miał być odpowiedzialny za urządzenie świata. Magazyn, który ma kilometr długości, jest zborem części lotniczych. Przechodzi przez niego cyklon, który przez 100 lat prawie wszystkie części ruchu i powoduje zderzenie się tych części.
Kiedy wreszcie wiatr się uspokaja, wnętrze ogromnego depozytu, czyli szeregu, stoją kompletnie wyposażone, zrobione na błysk czterosilnikowe samoloty ze śmigłami, które się obracają. Oto szansa, która mogłaby być w wypadku przypadku. A przecież wiemy, że ten przypadek nie mógłby działać, aby stworzyć tak wspaniałe rzeczy jak organizm ludzki na przykład. Kiedy wreszcie wiatr się uspokaja wewnątrz tego ogromnego magazynu i oglądamy te kompletnie wyposażone samoloty, musimy się zastanowić, skąd to się wzięło. Natomiast noblista, biochemik i fizjolog Georg Wald tak przedstawiał rozumowanie ateisty. Nie chcę uwierzyć w Boga, dlatego wolę wierzyć w to, o czym wiem, że jest naukowo niemożliwe, samoistne wytworzenie się świata. I drugi powód, o którym pisze pan Marcin, to zachwyt. Zachwyt jest naturalnie kategorią uczuciową, emocjonalną, w pewnym sensie estetyczną, ale to właśnie emocje zaprzątają rozum, by im służyć argumentami. Czy zachwyt nad urodą świata, widokiem gwiaździ z tego nieba, panoramy Tatr, wodospadu Niagary, czy wzburzonego morza nie porusza w nas stron egzystencjalnych, które mówią nam, że jesteśmy częścią wielkiego, niewidzialnego projektu? Sergiusz Piasecki pisał w swojej książce Kochane Wielkie Niedźwiedniczy. A nad tym wszystkim, nad ziemią chmurami, po północnej stronie nieba pędził dziwny wielki wóz, kurowała wspaniała, jedyna, zaczarowana wielka niedźwiednica. Tak pędziły bawne w wirze głupie dni i wawieckie noce, którymi ktoś za coś nas obdarzył. I trzeci powód, by uwierzyć, że Bóg istnieje, trwoga. Leszek Kołakowski mówił o trwodze metafizycznej, horror metafizikus, a więc trwoga istnienia, czy kruchość egzystencji i śmierć, poczucie zagubienia w czasie i przestrzeni w społeczeństwie nie jest naszym przewodnikiem ku absolutowi? Chwytę się tego ostatniego zdania. Świat nie jest miejscem coraz spokojniejszym. Po lękach o przeludnienie świata, który formułował Malthusianizm. Mamy dzisiaj młodą prorokinię, która twierdzi, że za 20 lat w ogóle wszystko diabli wezmą i wysną rzeki i wszystko się spali jak Australia. No dobrze, ale skoro jest tyle znowu lęków, to dlaczego w wypadku Zachodu tak mało ludzi swoje pytania o lęki koreluje z chęcią poznania Boga? Dotychczas, w dawnych czasach było tak, że lęki ludzi, na przykład lęki przed końcem świata w 1000 roku, czy też lęki wynikające w ogóle z niepewności świata, wynikającego z dżumy, czy epidemii, czy krucjat nawet, z postępów Turków, była wiązana ze zastanowieniem się, czy my wypełniamy swoje obowiązki wobec Boga. Teraz te lęki są nowe, oczywiście przerażające, a jednak, przynajmniej w tym świecie zachodnim, nie powodują zwrócenia się ku Bogu. Dlaczego? Ja pamiętam, że ty, Piotr, zrobiłeś taki film Bóg na Manhattanie w 2001 roku, po 11 września. I powinieneś przez 18 lat się zastanowić nad tym, czy 19 już. Dlaczego tak się dzieje? No bo to jest nadzieję, że prawda, ludzie przerażają, że bum, się dostatuje i nastąpi nawrócenie Ameryki. A dziś na miejscu pomnika Orphic Center nie ma Boga, mimo że wtedy na tym gruzowisku był symbol krzyża stworzony z dwóch belek, które tak się ułożyły i tak stanęły, prawda? No to na rzecz pana Marcina, bo ja tam Niemcy, oni potrafią zadbać. Ja uważam, że jedna z najmniejszych rzeczy, jakie widziałem, to jest w Berlinie na Kudamie jest ta świątynia pokoju, czy jak to się nazywa, ta, ten rozwalony kościół. To jest tak. Kaiser Wilhelm Gedächtnis. Tak, a oni to jakoś świątynia, jakoś coś tam taką popularną nazwę, którą się może robić. Ale proszę Państwa, jak myślę tam, jeżeli ktoś jeszcze nie był, naprawdę to warto to zobaczyć, bo to jest tak cudownie zakonserwowana ruina, że się wydaje, że bomba walnęła wczoraj. I to jest tak utrzymane, żeby świat widział, jak Niemcy ucierpieli
w czasie wojny. Natomiast po drugiej stronie myśmy byli z żoną tam chyba półtora roku po tym strasznym wypadku, no to bo musimy pamiętać o tym, że Władysław III zginął w walce z islamem, że pradziad, zresztą mamy 400-lecie śmierci w tym roku Stanisława Żółkiewskiego, że pradziad Jana III zginął w walce z islamem, no i 11 września ginęli Polacy wskutek terroryzmu islamskiego, no i ten nieszczęsny kierowca w Berlinie. I ta mowa Państwa... jest o zamachu, który był na Breitschaft Platz, który jest dookoła tego zrujnowanego kościoła. I tam, proszę Państwa, przeszło rok po tym zamachu, były świeczki, było dużo świeczek, były obrazki, była jakaś polska flaga i tak dalej. I się okazuje, że to, czego urzędnicy nie chcą widzieć, to jednak narody w jakiś sposób pamiętają. I to jest optymistyczne. Natomiast dlaczego się tak dzieje, że ludzie nie myślą, że dlaczego ludzie nie myślą o Bogu? No po części, tak jak już Piotr mówił, no, wina jest w nas samych. Ja uważam, że jednym z wielkich, genialnych takich aktów profetycznych Kościoła to było to orzeczenie dogmatyczne. I to ciekawe, bo orzeczenie dogmatyczne odnoszące się do filozofii Soboru Watykańskiego I 150 lat temu o tym, że katolik powinien zawsze być pewien, że wiara w Boga jest udowadnialna rozumowo. Objawienie chrześcijańskie, nie, no Trójcy Świętej nie odkryjemy rozumowo. To wie moc Zbawiciela. Ale wiara w to, że jest Bóg, że jest Twórca, że jest prawo moralne, które nadał i tak dalej, to jest udowadnialne rozumowo. I co jest bardzo ciekawe, to 150 lat po tym, w jednym ze swoich ostatnich dokumentów, Jan Paweł II pisał, że w Eklezji innej Europy, także ja to w ogóle uważam za testament europejski papieża. Papież pisał o tym, że porzucenie tej nauki, tego przekonania, o tym, że wiara w Boga jest stanem naturalnym człowieka, a nie ateizm, powoduje no, straszliwy zamęt w życiu ludzi, trudności w życiu chrześcijańskim. Bo my już o Bogu nie mówimy, my się do Boga nie odwołujemy, nie odwołujemy się nawet implicitnie do Boga, pytając na przykład, czy ty masz sumienie, czyli Boga w sercu, no czy ty masz sumienie i tak dalej. To prowadzi do zeniku wiary stopniowo, nie tylko w to, że jest ten, który jest źródłem powszechności, ale że w ogóle istnieje to, co powszechne, to, co nas łączy. Dlatego ja uważam, że dzisiaj mówienie cały czas o tej pierwszej prawdzie, w sytuacji, kiedy nawet czasem to, że to jest prawda, którą człowiek powinien uznać, czasami nawet ludzie, którzy reprezentują Kościół, mniej o tym mówią. Mówienie o tym cały czas naprawdę jest takim warunkiem uratowania czy odrodzenia naszej cywilizacji. Ja na koniec, bo już kończymy, nie chcę przedłużać. Chcę powiedzieć, że jak czytałem książkę pana Marcina, to jedna rzecz nie uderzyła, że tak sobie uświadomiłem właściwie, że czym jest Europa, powiem tej książki. Nie wiem, czy autor się z tym zgodził. Bo tak sobie myślę, że tak, jak my mówimy Ziemia Święta, to my myślimy o Ziemi Świętej, po której chodzi Zbawiciel. I to jest rzeczywiście terra sancta salvatori. Natomiast Europa to jest też Ziemia Święta. To jest terra sancta christianitatis. To jest to miejsce, gdzie się rozwinął Kościół powszechny, gdzie Ewangelia została przyjęta i skąd się rozeszła na cały świat. I no, ja nie jestem takim optymistą jak pan Marcin. Uważam, że my rzeczywiście stoimy na krawędzi. Natomiast jestem tak jak autor Europy indeterministą. To znaczy uważam, że no, dopóki trwa walka, nic nie jest rozstrzygnięte. To znaczy wszystko jeszcze jest przed nami. Może przypłynąć czy przyfrunąć czarny łabędź, rzeczy się odwrócą i tak dalej. Mamy w każdym razie na czym budować. Ale dopóki naprawdę są ślady tego, czym byliśmy, no to jest terra sancta christianitatis. Proszę Państwa, taka moja druga obserwacja, która się wiąże z tym, o co ktoś zapytał. Ja nie lubię wielkich... Znaczy, jak byłem w Mediolanie, to o wiele bardziej mi się podobała Bazylika Świętego Ambrożego, która jest piękną bazyliką, bazyliki rzymskie.
niż pobyt w katedrze, no, są te tłumy i tak dalej, dopiero jak człowiek na dach wejdzie, to jest trochę spokoju. Ale chodziliśmy z żoną po katedrze w Kolonii. Pełno ludzi, również, jak to mówi pani prezydent Dulkiewicz, egzotycznych, czy katolik, czy nie katolik, chrześcijan, to nie wiadomo, i tak dalej, ale pewnie również sporo niechrześcijan, ale z drugiej strony sporo chrześcijan. Nikt się nie modli. Nikt się w tym kościele nie modli. Ja, proszę Państwa, tak sobie uświadomiłem wtedy, że właściwie nadzieja dla naszej cywilizacji jest w tym, co Pan Jezus powiedział, że kamienie wołać będą. Że na tej terra sancta christianitatis kamienie naszych kościołów, naszych najwspanialszych kościołów, nawet jeżeli są pełne ludzi, z których się nikt nie modli, to te kamienie, te figury, te tablice, te groby, Chrystus, tabernakulum otoczony tym wszystkim, to wszystko to po prostu woła o to, nie tylko czym byliśmy, ale kim jesteśmy. I to tak naprawdę nas wiąże. Ja myślę, że dopóki stoją te kamienie, a wśród tych kamieni jest żywy Bóg, dopóki są ludzie, którzy nawet jeżeli się nie modlą, to wiedzą, że powinni albo że można, to właściwie Europa żyje. I co więcej, nie tylko żyje, ale te kamienie wołają, ale tylko mówi o tym, kim jest, czym jest. Ja muszę powiedzieć, że mnie najbardziej ujęło to, że tą książkę napisał jednocześnie polityk i historyk sztuki, człowiek, który w polityce potrafił robić rzeczy, tak nie waham się powiedzieć, wielkie. A jest, proszę Państwa, wielkim wstydem, mówiąc delikatnie, wielkim wstydem dla wszystkich rządów, że się nigdy na to nie powoływały, ponieważ pan poseł Marcin Libicki to jest chyba jedyny polityk, który doprowadził do europejskiego potępienia budowania Nord Stream. I to nie dwa, jak już wszyscy zaczęli widzieć, co się dzieje, tylko u samych początków. O tym, że tak naprawdę kooperacja tych dwóch secesjonistycznych mocarstw, których jest dużo w tej książce, jest na szkodę narodów Europy, to w Parlamencie Europejskim przeprowadził pan Marcin Libicki. Mówię, jest wstydem dla wszystkich kolejnych rządów, że płakały, skarżyły się, że to krzywda i tak dalej, a nikt nie powiedział, że to jest projekt antyeuropejski i co więcej, lepiej nie mówić, że to polski polityk tego argumentu dostarczył, ale że istnieje bardzo wysokiej rangi europejskie stwierdzenie, że to jest na szkodę nie tylko Polski, nie tylko Europy Środkowej, ale po prostu Europy. Ale proszę Państwa, dla mnie najbardziej imponujące jest to, że człowiek, który potrafił takich rzeczy dokonywać w polityce, nie zapomniał o tym, że jest historykiem sztuki, nie stracił poczucia piękna, nie stracił zdolności opowiadania o czymś dużo więcej niż swoja działalność. Także Pani Marcinie, bardzo gratuluję. Ja myślę, że dzięki Pana książce również kamienie wołać będą, a w każdym razie może być przewodnikiem po tych miejscach, w których kamienie wołają. W takim razie jeszcze przed pytaniami chciałbym, aby Pan podzielił się z nami z tezą, zabawmy się w taką diagnozę, to znaczy jakie dwa albo trzy zjawiska będą najbardziej istotne dla Europy najbliższych 20 lat. No ja to pytanie, może czy teraz sami ta christianitatis, czy Pan się zgadza z tak? I pytanie, które się nasuwa po Brexicie. Jaką Pan widzi perspektywę istnienia Unii Europejskiej? Czy tej metody pod tytułem, że po Brexicie jeszcze więcej tego samego, czy też jakieś opamiętanie się i próba korekty kursu? Bardzo dziękuję, panie Marku, za życzliwe słowo. Bardzo dziękuję. Trzy najważniejsze zjawiska na 20 lat. W jej prasie ukazało się oświadczenie w związku z Brexitem autorstwa, podpisane, taki rodzaj oświadczenia, jeszcze nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę. Panie Agnieszki Holland. Nie Panie Agnieszki Holland, tylko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej, trzy najważniejsze osoby. Chciałbym
powołać się na to oświadczenie, żeby powiedzieć, czy jestem dobrej myśli co do przyszłości Unii Europejskiej. Najpierw powiem, umiarkowanie dobrej myśli. Umiarkowanie dobrej myśli. Ale to oświadczenie, o którym mówię, niestety właśnie nie zachęcało. Bo oświadczenie składało się z niekończących deklaracji. Kochamy Anglików. Kochamy wszystkich Europejczyków. Kochamy się wszyscy nawzajem. Będziemy się kochać w przyszłości. Kochamy wszystko, co się dzieje i bądźmy dobrej myśli. No proszę Państwa, jeżeli z najważniejszego wydarzenia Unii Europejskiej, jakim było wyjście Anglii, nie ma śladu refleksji, śladu, tam nie było ani słowa, skąd się, nawet żeby delikatnie wspomnieć o jednak narastających w Europie wątpliwościach, może nie co do istnienia Unii, ale co do kierunku funkcjonowania Unii, nie było śladu refleksji. Przy okazji najważniejszej i najbardziej dramatycznej sprawy, jaką było wyjście w Anglii, Zjednoczonego Królestwa z Anglii. Więc muszę powiedzieć, że aczkolwiek jestem umiarkowanie dobrej myśli co do przyszłości Europy, bo myślę, że ten zarysowany kształt przetrwa w lepszym czy w gorszym wydaniu, że on jest pożyteczny dla Polski, bez dwóch zdań. Przynależność do Unii Europejskiej, według mojego głębokiego przeświadczenia, jest dla Polski użyteczna, dla polskiego bezpieczeństwa i dla polskiego dobrobytu. A że wejście do Unii postawiło przed nami nowe zadania i ani nie było to wejście do raju, jak twierdzili jedni, ani do jaskini szatana, jak twierdzili inni, tylko było po prostu ważnym, pozytywnym wydarzeniem w życiu Polski, stawiającym przed nami nowe metody w osiąganiu starego celu, naszego dobra narodowego. To dobro narodowe zostało złączone z dobrem 20 paru innych państw i to jest pozytywne. Ale muszę powiedzieć, że to oświadczenie, o którym wspomniałem, ta typowo nowa mowa europejska, o tej miłości wszystkich do wszystkich, bez żadnej konstatacji własnych win i propozycji, jak je rozwiązać. To jest odpowiedź jak gdyby na to, czy jestem dobrej myśli, co sądzę. Teraz trzy główne problemy, które rozwiązać musi Europa w ciągu najbliższych 20 lat. Jeżeli powiemy o samym funkcjonowaniu Unii Europejskiej, to absolutnie musi stać się bardzo silna w kilku wybranych kwestiach. Rozbudowa biurokracji, mieszanie się urzędników Unii Europejskiej do wszystkich spraw poszczególnych krajów zniechęca bardzo wielu obywateli i zniechęciło Anglików tak dalece, że wyszli. Ja byłem przewodniczącym Komisji Petycji. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego zajmowała się tymi skargami obywateli w jakichś problemach dotyczących spraw unijnych. Czyli krótko mówiąc, jak ktoś pisał, że sąsiad go okradł, to się nie nadawało do rozpatrywania. Jak napisał, że sąsiad przez znajomości dostał dotację z Unii Europejskiej, a ja nie dostałem, to już to dla nas należało, kwalifikowało do rozpatrywania. I obserwowałem przez cały ten czas, jak przy wstępnej ocenie petycji, nie tylko ja, to może moja wina, ale zarząd komisji, urzędnicy mieli tendencję do rozszerzania granic, co nam podlega. Więc jeżeli na początku odrzucaliśmy każdą sprawę tych 5 moich lat, która budziła wątpliwości, powiedzieliśmy, niech se rozwiązują w kraju, to nie jest nasza sprawa, to potem już wyszukiwaliśmy argumenty, żebyśmy to mogli rozpatrzyć. To jest właśnie klasyczny przykład poszerzenia władzy. Poszerzenia kompetencji, poszerzania władzy. I to jest zjawisko charakterystyczne dla każdej instytucji w każdych czasach, tylko biurokratycznej tylko. Chodzi o to, że trzeba nad tym zapanować. Unia Europejska nad tym nie zapanowała. A mieliśmy petycję w sprawie banków w Anglii. Anglicy byli wściekli. Mówili, banki to jest nasza sprawa, co wy się mieszacie? No myśmy tłumaczyli, prawda, że to nie przestrzegają jakichś dyrektyw. Anglików zdenerwowała sprawa mieszania się Unii Europejskiej do banków. Polaków denerwuje przebieranie chłopców za dziewczynki, a dziewczynki za chłopców w przedszkolach, żeby skorzystać z dotacji na walkę z dyskryminacją, prawda? Więc
każdego być może denerwuje co innego. Tylko byłby sposób, żeby nikogo nic nie denerwowało. Nie mieszać się do tego. Są cztery wolności, które muszą być przestrzegane. Wolność przepływu osób, kapitałów, usług i towarów. I to jest fundament. I okazuje się, że z tym są największe właśnie kłopoty, prawda? O czym Macron nie wspomniał i czego nikt Macronowi niestety nie wypomniał, bo to Francja w tym celuje, w tym dbaniu o naruszaniu tych czterech wolności. Więc dobra, to jest pierwsza rzecz, że musi być zmniejszenie tych kompetencji. A druga? Niebezpieczeństwo, pan mówi, tak? No, wyzwanie. Drugie wyzwanie to są stosunki z Ameryką, prawda? Proszę pana, Francuzi mają kompleks, bo okropnie zachowali się w czasie wojny wobec Amerykanów. W Luizjanie. A to już stare dzieje, ale też pana, Niemcy mają kompleks, bo przegrali wojnę, prawda? Włochom w ogóle wszystko jest jedno, tak jak kompleks zawsze, włoski, więc nie mają kompleksów. Więc w końcu jest sytuacja taka, że te Anglicy też nie mają. Ale te dwa dzisiaj najważniejsze sprawa państwa nie cierpią Amerykanów i one muszą to przezwyciężyć. No trudno i darmo. Jak tego nie przezwyciężą, to przyszłość. No i trzecia sprawa to jest oczywiście stosunek do Rosji. Pan Marek wspomniał sprawę tego Nord Streamu 1, a teraz Nord Stream 2, gdzie krótkofalowe interesy mają taką presję na polityków, że wbrew interesowi Europy, wbrew protestom uzasadnionym bardzo wielu sił, w tym oczywiście i Polski, przeprowadza się własne egoistyczne interesy, czyli biurokracja i jej kompetencje. Stosunek do Stanów Zjednoczonych i łączący się z tym stosunek do Rosji. To byłoby to, a pan... Debla Sarda, Kisemitatis, czy pan się zgadza z taką definicją? W Europie, Europa. Czy to jest Europa? Czy to tak, no proszę, to czy w jakim stopniu to Europa można traktować jako świętą ziemię chrześcijaństwa i wynikające z tego na przyszłość perspektywy, no tu powiem... Książka kończy się zwrotem kontra spero. Wbrew nadziei mam nadzieję. I to jest wszystko. Dziękuję bardzo. Czy są pytania z sali? Można? Mówi pan o wieżach kościołów barokowych czy gotyckich w Europie. Pan marszałek mówił o ziemi, z której, gdzie chrześcijaństwo, gdzie Europa powstała, czy pierwsza Europa, i o ziemiach, z których Europa rozprzestrzeniła się, czy idee europejskie na cały świat. Znaczy nie uważa pan, że poza, czy to jest troszkę tak polski geocentryzm, patrząc na, że mówimy tylko o kościołach, o wieżach kościołów barokowych na wschodzie. Czy to nie jest tak, że ta Europa również została w kościołach w Syrii, w Turcji, gdzie do dzisiaj są pisma apokryficzne trzymane? Czy to nie jest tak, że ta Europa jest jeszcze w monastyrach kościołów wschodnich, gdzie nawet bojownicy z państwa islamskiego wierzyli, że tam jest moc i potrafili po prostu nie atakować w żaden sposób? Czy Europa nie zapomniała o Europie helenistycznej? Przeszliśmy do Europy średniowiecznej, a zapomnieliśmy o tej Europie, o tej ziemi i o tych kamieniach, jak panowie mówili, które tam zostały, ci ludzie, którzy do dzisiaj język aramejski używają. Dziękuję. Najpierw przepraszam, że nie wstałem, jak pan mówił, ale proszę wziąć poprawkę na mój wiek. Proszę państwa, nie należy, ja rozumiem doskonale pana intencje, ale jednak nie należy mieszać, nie mówię mówić trzeba, chrześcijaństwa z Europą. Chrześcijaństwa z czym? Z Europą, ponieważ to nie jest identyczne. To była wielkość cywilizacji europejskiej, że ona była chrześcijańska, ale nie identyczna z religią. Bo zwróćmy uwagę, cywilizacje religijne to jest cywilizacja żydowska. Cywilizacją religijną jest w znacznym stopniu islam.
gdzie państwo, prawo państwowe jest identyczne z prawem religijnym, gdzie kapłani są sędziami. Fundamentem cywilizacji europejskiej było to, że religia i państwo, i instytucje religijne, kościół, współpracowały najściślej z państwem, ale nie były z nim identyczne. W cywilizacji europejskiej to się wywodziło oczywiście ze starożytności, że prawo było stanowione przez organy cywilne, a kościół domagał się, żeby prawo to stanowione przez organy cywilne było zakorzenione w etyce religijnej. Ale zupełnie co innego zakorzenione w etyce religijnej, a co innego tożsame. W Europie nie skazywano kogoś za cudzołóstwo, z wyjątkiem żon królów, bo to była zdrada państwa. Dlatego Henryk VIII wysłał kilka swoich żon na szafot topór. Nie wiem, czy to był szafot, bo to jest kwestie techniczne, ale w razie pod topór, to dlatego, że one zdradzając króla, zdradzały państwo. Anwolin dostała miecz od rodziny z Francji. Nie topór, tylko, ale to było w zasadzie wyjątku. Ale na pięku, na pięku. Więc proszę państwa, to chciałbym powiedzieć, że ja, chrześcijaństwo się rozwija fantastycznie dzisiaj na Dalekim Wschodzie. W Korea Południowa miała ileś lat temu kilka procent chrześcijan, teraz ma 20 kilka procent. Chyba, ja to tu przytaczam, mogę w tej chwili z pamięci troszeczkę mylić liczby. Świetnie się rozwija chrześcijaństwo, gdzie jest więcej chrześcijan w Indiach niż we Francji, prawda? Bo ci Francuscy albo są, albo i nie są chrześcijanami, a w Indiach ci, co są, to praktykują. W Wietnamie się rozwija chrześcijaństwo mimo terroru. Czyli jeżeli mówimy o perspektywie chrześcijaństwa, w tym niestety o tym, co Pan powiedział, co się stało na Bliskim Wschodzie, to jest inny temat. Dlatego, że chrześcijaństwo sobie doskonale da radę bez Europy. Chrześcijaństwo, a nie Kościół, bardzo była cenna Europa i oczywiście to była święta ziemia chrześcijaństwa. Ale czy Europa się obejdzie bez chrześcijaństwa? Można mieć daleko posunięte wątpliwości. To, że chrześcijaństwo się obejdzie bez Europy, to ja żadnej wątpliwości nie mam, wie pan. I tak samo właśnie rozwój chrześcijaństwa w Ameryce, rozwój chrześcijaństwa, oczywiście moglibyśmy się teraz zastanawiać, czy to są katolicy, czy sekty i tak dalej, ale to już jest dalszy problem. Ale powtórzę, wielkość Europy została stworzona na tej cywilizacji, że ona była zakorzeniona w chrześcijaństwie, ale nie była identyczna z chrześcijaństwem i instytucje państwowe były obok instytucji religijnych. To była ta wielkość. W prawosławiu była całkowita dominacja państwa nad religią i nad kościołem. Prawda? Cesarze bizantyjscy zwoływali sobory, przy sporach jakichś religijnych decydowali, kto ma rację. Najczęściej opowiadali się po stronie heretyków, no ale to już ich sprawa, nie nasza, upadło wszystko razem. Ale była ta dominacja państwa nad religią. W chrześcijaństwie właśnie była ta idealna równowaga instytucji religijnych, czyli kościoła z instytucjami państwowymi. I to zbudowało wielkość Europy. A co będzie? Zobaczymy. Czy ktoś jeszcze może? Pan marszałek. Dobrze bardzo. Marcinie, przede wszystkim dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci dlatego, że próbując w tych kilku sektorach, dziedzinach, szerokich dziedzinach naszego życia pokazać, co Europa potrafiła osiągnąć, zdobyć, przedstawić, zaproponować, to jest czymś ważnym dla nas i dla naszych dzieci, ważnym dla innych tak samo. To się liczy. To nam daje poczucie dumy. Za te poczucie dumy dzieci dziękujemy. Bo to, po to napisałeś, moim zdaniem, w moim odbiorze, tę książkę, żebyśmy, że tak powiem, poczuli jakąś wartość tego, tych naszych dziejów, tego naszego dorobku. Ale oczywiście to nie tyle. Chodzi o to, żeby tam dosypać trochę pieprzu, czy żeby trochę narozrabiać,
tylko tak dla jakiegoś porządku. No, pamiętajmy o tym, że ciągle reprezentujemy jeszcze jednak mniejszość ludzkości, prawda, jest tam nas z tą tradycją chrześcijańską jakieś tam 2 miliardy, a wszystkie razem jest przecież 7,5. No i to są też wielkie tradycje i jest jedno słowo, do którego, tak powiem, na którym chciałbym spojrzeć. Tu chodzi o najpiękniejszą opowieść, ale mówiliśmy dużo o szczęściu Europy. O tym, że i chciałeś, i pisałeś, Marcinie, o tym, co Europa osiągnęła. Czym się może, co może przekazać innym, prawda? No było sporo tych osiągnięć. Równocześnie jednak nie zapominajmy i z całą, że tak powiem, rzetelnością, uczciwością musimy powiedzieć, że w wielu dziedzinach robiliśmy wiele zła. Więcej zła niż może te inne cywilizacje, które być może były uboższe czy słabsze. Ale jak patrzę na te dzieje tych niektórych dynastii chińskich, na przykład Tang, to jest 1300 lat temu, 1500, dynastia Song, znaczna część czasu, dynastii Ming, to są czasy, kiedy te sto kilkadziesiąt milionów ludzi żyło przez wiele pokoleń w pokoju, rozwijało niezłą technikę i ja się zgadzam, jeżeli chodzi o niektóre działy, tak powiem, twórczości, zwłaszcza piękna, to możemy tutaj czymś, jak powiem, z czegoś być dumni, bardziej może niż ci inni, ale jeśli chodzi o rozwój, że tak powiem, o dobrobyt człowieka, o poziom życia ludzi w XVIII wieku, no to te Chiny z tymi swoimi 200 czy 300 milionami były pierwsze i miały i przewyższały zachodnią Europę poziomem wytwórczości, organizacją życia, w każdym razie gospodarczego, technicznego, nie najgorsze szkolnictwo, a później, że tak powiem, dominacja Europejczyków przyhamowała ich na kilka pokoleń. Także, tak powiem, musimy również z pewną... Ja potrzebuję tej dumy z własnej przeszłości, jakiejś satysfakcji i czegoś przekazywania również naszym następcom, ale miejmy również poczucie miary i, że tak powiem, szacunku dla siebie w relacji również do tych innych. Tak więc, jeżeli chodzi o te swoje świadectwo, jeszcze nie będę zabierał Państwu dużo czasu, ale myślę, że to jest ważne. Dałeś dobre świadectwo naszemu pokoleniu. Za to jestem Ci wdzięczny. Za te pokolenie wieku XX, za to, cośmy przeszli, pomimo tego, że byliśmy skazani na śmierć, jakoś udało się nam z tego wymknąć, ale to był fakt, prawda? I coś tam z tego też wynikało i dalej wynika. To było możliwe w tej cywilizacji europejskiej, być skazanym na śmierć. Pamiętajmy, że tego w Chinach i w Indiach nie było, w każdym razie w takiej skali. Tam też Mongołowie tam trafili. Ale my od czasów Ludwika XIV, kiedy to się zaczęło, wielkie wojny koalicyjne, już ta ostatnia koalicja za czasów Ludwika XIV to było milion zabitych żołnierzy. No oczywiście za Napoleona i za rewolucji to już było parę milionów, prawda? No później my w XX wieku poszliśmy trochę dalej, czy znacznie dalej, i potrafiliśmy zrobić bardzo dużo zła. To było nie tak dawno. I możliwości techniczne, organizacyjne, a także jako świadomościowe, one dalej istnieją.
Twoja książka jest czymś, co ma nas bronić przed tym złem, które również w nas żyje, bo zostało po tym, co zostało dokonane. Także nie zapominajmy o tym. Króciutko tylko, jeżeli chodzi o tę naszą dumę, bo to jest uzasadnione, prawda? Ta najpiękniejsza historia, prawda, mojego narodu, prawda, mojej tradycji, tego, co mnie kształtowało, co było piękne, za co ludzie walczyli i umierali i warto było. To zrobiłeś pięknie i nawet jeżeli chodzi o te nasze pokolenie, bo wykazałeś, że to pokolenie XX wieku nie zostało stracone i że potrafiło, tak powiem, stawić czoło historii, nie tylko na końcu, tam korzystając z łutu szczęścia, którym nas obdarzyła historia, bo był ten łut szczęścia, to jednak ten naród, te kilkadziesiąt milionów ludzi, prawda, dało coś z siebie i możemy przekazać coś innym, pokazujesz to przekonywująco i to bardzo dobrze. Natomiast dyskutowaliśmy tu już między sobą, bo jest tam trochę luk, czy brakuje mi paru rzeczy. Ja nie będę o tym szerzej mówił, zasygnalizuję tylko. Ale przekażesz mi potem. To przekażę ci je bardzo dokładnie. Ale brakuje mi przede wszystkim jednej rzeczy, to znaczy sprawy polsko-ruskie. I moim zdaniem kluczowej i niesłychanie ważnej dla losów tego narodu, której kiedyś nie potrafiliśmy rozwiązać, bo zupełnie dobry i przyzwoity, sensowny król, jakim był Władysław Waza, prawda, nie potrafił stawić czoła tamtym wyzwaniom. Zamiast trzech czy czterech, to tylko jednego senatora z tej, w tych ziemiach ukraińskich potrafił awansować pułkownika kozackiego, tylko jednego. Gdyby było czterech czy pięciu, co było możliwe, co było stawiane jako problem, inaczej może wyglądałyby losy tamtego, tej Rzeczpospolitej, prawda, i tego, co było potem, i tego, co było potem dalej. Ale szczególnie istotne i tutaj w tym zakresie nawet, tak powiem, powinieneś tutaj, to rzucam ci wezwanie, Marcinie, bo to jest do podjęcia. Mianowicie, pominąłeś zupełnie Chodorów. Pominąłeś Chodorów. A co to było Chodorów? To było między lutym a majem 19 roku, o 50-60 km od Lwowa. Spotkanie delegacji polskiej z Ukraińcami miejscowymi i kijowskimi, a także przedstawicielami Ententy. Prowadził te spotkania generał Barthélemy, Francuz, a obecny był także bardzo inteligentny i bystry generał Cartony Villard. I problem po prostu polegał na tym tylko w paru słowach, ale jest to jedna z bardziej tragicznych wydarzeń. Te parę tygodni w naszych dziejach, no bo cóż, przecież zdobyliśmy niepodległość, przedtem nie mieliśmy nic, prawda, między rokiem 21 a 14, prawda, co i to Polska odniosła wielki triumf i tak dalej. Jednakże w dalszym ciągu staliśmy wobec śmiertelnego niebezpieczeństwa. Wtedy mieliśmy szansę wyjścia, czy w każdym razie stawienia temu niebezpieczeństwu skutecznie czoła. Mało o tym wiemy. Półtora roku temu w Warszawie na Uniwersytecie była konferencja historyczna polsko-ukraińska, gdzie bardzo rzetelnie, wydaje mi się, że rzetelnie, porządnie przedstawiono, jak to było, czyja odpowiedzialność i o co chodziło. Odpowiedzialność wszystkim była po obu stronach, a jednak przede wszystkim ukraińska. Piłsudski, Paderewski, generał Rozwadowski przyjechali, potrafili przekonać tego Francuza i Anglika do tego, że tworzymy Ukrainę. Bierzemy Lwów, bo Lwów jest polski. Parę powiatów, tam do Przemyśla kawałeczek, trochę nafty,
oddajemy resztę Ukraińcom z ponad milionem Polaków i tworzymy wspólnie państwo ukraińskie. W ciągu 2 tygodni mamy całą Ukrainę lewobrzeżną, prawda, i idziemy dalej. I powstaje szansa utworzenia wielkiego układu czarnomorskiego, liczącego, prawda, prawie 100 milionów ludzi z Polską, Ukrainą, Rumunią i tak dalej. I zupełnie inny układ europejski, wyjście z tej strasznej sytuacji, gdzie przecież wiemy, czujemy, że pierwsza wojna się nie skończyła, wojna właściwie była jedna wojna składająca się z 2 części, prawda? I zabezpieczenie się przed tym wymagało zupełnej zmiany układu politycznego w Europie i wtedy ta konferencja dawała te szanse. I pułkownicy ukraińscy odrzucili propozycję Piłsudskiego, Paderewskiego i Ostrowskiego. Pamiętajmy, prawda, o tym, dzisiaj Ukraińcy o tym pamiętają, tylko no, wyzwania stoją przed nami w dalszym ciągu poważne. Pamiętajmy również i o błędach, któreśmy zrobili. Dziękuję, przepraszam za to. Ja w każdym razie bardzo, bardzo dziękuję panu marszałkowi Andrzejowi Wielowiejskiemu za wszystkie jego, za cały jego wkład przy jego gigantycznej wiedzy historycznej. Mieliśmy okazję wielokrotnie dyskutować na te tematy w czasie naszej wspólnej pracy w Strasburgu i w Brukseli. Także bardzo dziękuję i oczywiście wszystkie uwagi. Niekoniecznie ze wszystkimi się zgadzam co do tych Chińczyków, ale wszystkie biorę pod rozwagę i żadnych nie lekceważę. Bardzo ci, Andrzej, dziękuję. Ja myślę, że tym skończymy, bo...